Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Jubileusz obchodzimy. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat. Jest to impreza, która wpisała się już w historię naszej gminy, w historię powiatu jasielskiego. I powiem tak, że dlatego, że organizowany jest taki festiwal, to my tworzymy również kulturę, a poprzez tworzenie tej kultury chcemy uszanować naszych przodków, którzy żyli w tej kulturze, którzy nas wychowywali w tej kulturze. Widzę z tego, że ta impreza cieszy się dużym powodzeniem. No oczywiście w tym momencie trudno jest powiedzieć, że zainteresowanie jest duże, bo pogoda nam nie sprzyja, ale co roku, kiedy pogoda była dobra, to naprawdę parę tysięcy osób przyjeżdża i chętnie słucha, chętnie przeżywa folklor, muzykę. Są również twórcy ludowi, którzy pokazują swoje rękodzieło. Myślę, że to już będzie taką wizytówką naszej gminy. Chcemy podtrzymywać tą kulturę, w której byliśmy wychowani. Bo sięgamy do korzeni naszego dzieciństwa, do korzeni naszej młodości. To nam towarzyszy. Co roku przybywają właśnie zespoły z Czechosłowacji, Słowacji, z Polski. No, na dzień dzisiejszy nie mamy zespołu z Ukrainy i z Rumunii, ale przez poprzednie lata te zespoły przybywały. Znaczy tam troszkę sprawy finansowe po stronie tamtych państw chodziły w grę, ale myślę, że jak czas pozwoli, to na przyszły rok będziemy mieć pełen komplet Pogórza Karpat, cały Karpat. Żywiołek nie galarki, a łobie były harki. Niech odzywały za mną, na jako dwa baranki. Formuła festiwalu jest formą konkursową. Wszystkie występy, które prezentują swój dorobek artystyczny, ocenia jury, profesjonalna komisja artystyczna, i po przeglądzie całościowym komisja dokonuje oceny i typuje zespoły, które zdaniem komisji zajęły pierwsze, drugie, trzecie miejsce, czy też wyróżnienie. Nagrodą jest Karpacki Grajek, rzeźba Karpacki Grajek, i nagroda 1000 zł fundowana przez pana Edwarda Gieruta, dyrektora firmy Jafa. Thank you.
Jaku, nie wskakuj, bo byś się zabiła. Nie wskakuj, nie wskakuj.